Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo, ale to bardzo praktycznie i myślę, że wiele osób skorzysta z tego względu, że pokażę Wam mój autorski sposób, w jaki sposób tworzyć tak zwane multikonta na MetaMasku, żebyście nie zostali wykryci czy to po IP, czy po adresie na blockchainie, żebyście mogli tworzyć konta i zgarniać jak najwięcej airdropów na jak największej ilości kont. Jest to mój autorski sposób, ale podejrzewam, że wiele osób, które korzysta z tego typu sposobów, bo nie są wcale jakby wymyślone, jest to wszystko na bazie doświadczeń, czy na samej giełdzie, czy na blockchainie, tego wszystkiego, jak to wygląda, ale wiem, że wiele osób zastanawia się, ponieważ dostałem w komentarzach wiele pytań, jak robię konta, jak tworzę konta, żebym nie został zbanowany, czy mam private key do każdego konta i tak dalej. Powiem Wam szczerze, zacząłem tworzyć konto pod kontem, tak jak pokazywałem Wam w poprzednim wideo, ale dzisiaj pokażę Wam troszkę jednak dłuższy, troszkę trudniejszy i na początku wydawać by się mogło, że który zawiera więcej czasu, sposób, ale według mnie dający nam na tyle dużo bezpieczeństwa i pewności tego, że na każdym koncie otrzymamy airdrop, o ile spełnimy wymagania na danej platformie, że postanowiłem Wam dzisiaj pokazać krok po kroku, jak to sobie tutaj wszystko złapać. Więc jeśli to wideo będzie dla Was pomocne, będzie miało dla Was jakąś wartość, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał, żeby być na bieżąco tutaj na tym kanale. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie je zadać w komentarzu. Również wszystkie informacje czy treści z tego wideo, czy jakiekolwiek linki znajdziecie również w opisie tego wideo. I teraz lista najpotrzebniejszych rzeczy. Na początku oczywiście portfel, MetaMask, na nim będziemy korzystać, na nim będziemy wykonywać transakcje. Dobrze byłoby mieć VPN-a po to, żeby nasz adres IP mógł się zmieniać przy każdym otwieraniu kolejnego portfela. Ja korzystam sobie z NordVPN, więc do niego również macie link w opisie wideo. I konto na jakiejkolwiek scentralizowanej giełdzie, na przykład na giełdzie Binance albo na jakiejkolwiek innej. Do giełd, z których ja korzystam, również znajdziecie linki w opisie wideo. I wszystko to, co będziemy robić na przeglądarce Firefox. Jeżeli nie jesteście z nią zaznajomieni albo z niej nie korzystacie, wypada do tego sposobu z niej korzystać. Po prostu jest dużo łatwiej działać na MetaMasku na kartach incognito. Nie jest to łatwe na Chromie, bo nie możemy tam używać MetaMaska na karcie incognito, albo ja przynajmniej nie znalazłem sposobu. Na Firefoxie idzie to bardzo szybko. Więc zaczynamy. Pierwszy punkt. Pobieramy sobie MetaMaska, więc klikamy Download. Bardzo ważne. Klikamy sobie to rozszerzenie może działać w oknach prywatnych. Klikamy OK. I mamy pobranego MetaMaska, więc klikamy sobie w niego i zakładamy swoje pierwsze konto. Klikamy sobie Create New Wallet. Agree. Wpisujemy sobie hasło, od razu zabezpieczamy swój wallet i klikamy pokaż słowa seed. Ja oczywiście wszystkie Wam te słowa seed pokażę, ponieważ robię to na trzech testowych kontach, nie chce mi się niczego zakrywać, a Wy, żebyście to lepiej widzieli, oczywiście możecie sobie odpalić, jeśli znacie, wiecie jak odpalać sobie z kopii zapasowej, ale po prostu nie znajdziecie tutaj nic. Kopiujemy sobie adres do schowka, ja odpalam sobie notatnik, jak widzicie mam już przygotowane tutaj dwa wallety, również z kopiami zapasowymi, możecie na nie patrzeć, nie zakrywam ich, bo nie będę po prostu z tych walletów korzystał, nic na nich nie znajdziecie, a Wy, żebyście lepiej to wszystko tutaj widzieli. I na końcu sobie wpisuję te trzy brakujące słowa. I okej, mamy swój pierwszy wallet zrobiony. To jest mój trzeci wallet, który zrobiłem. Nie mam na nim żadnych środków, dlatego chciałbym na niego zdeponować. Klikam sobie skopiuj do schowka, loguję się na swoje konto na Binance, kupuję kryptowalutę Ethereum i to Ethereum wypłacam. Nie robię tego teraz z tego względu, że zrobiłem już ten zakup, wysłałem na inne konto, dlatego zaraz Wam pokażę gotowe konto. Tutaj pokazuję Wam po prostu, jak to szybko sobie zrobić. Klikamy sobie wprowadź adres, na jaki chcemy wysłać środki, wybieramy się sieć Ethereum i mamy informację, że zapłacimy około 10 zł prowizji za wypłatę Ethereum na ten adres. Wpisujemy, jaką kwotę chcemy wysłać i wypłacamy. Te środki bardzo szybko dotrą na Wasz wallet na MetaMasku. Będą one oczywiście tutaj wyświetlane. I dokładnie to zrobiłem na poprzednim koncie. Tam to po prostu przy Was stworzyłem, a chwilę wcześniej stworzyłem sobie na tej samej zasadzie konto, na które właśnie na zasadzie z Binance'a przelałem sobie jakieś 20 dolarów w postaci Ethereum. Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby z Binance'a wysłać sobie na konto na MetaMasku? Ponieważ jak skopiujecie sobie adres tego walleta i wejdziecie sobie na Etherscan, czyli blockchain Ethereum, gdzie możemy sprawdzić swoje transakcje, to jak widzicie, ta transakcja wyszła z Binance na jakiś adres. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj pod ten załącznik, to nie ma tak naprawdę z jakiego dokładnie adresu te środki zostały przelane na mój wallet, ponieważ jest to jakiś jeden główny wallet Binance'a i oni operują z niego jakąś mniejszą transakcję na wallet, który ja sobie wyznaczę. Więc już mamy taką pewność, że nie są w stanie zweryfikować, z jakiego adresu wyszła transakcja na dany portfel. To jest po pierwsze. No i dobra, i mamy tutaj te swoje środki. Jak wejdziemy sobie na przykład na Orbitera, który ktoś przed chwilą mi zarzucił, że jest skamem i tak dalej, no śledźcie sobie na bieżąco te wszystkie informacje, a potem nie wyzywajcie w komentarzach,
Łączymy sobie swojego MetaMaska, łączymy połącz. To jak widzicie, mamy tutaj te swoje środki. No i moglibyśmy sobie zrobić tutaj tą próbną transakcję, czyli przenoszę sobie na sieć Arbitrum, albo przenoszę sobie na sieć ZK Sync Era. Robię tą transakcję oczywiście z uwzględnieniem prowizji, ta transakcja przechodzi i tak dalej. Robię sobie kwalifikację na przykład tutaj pod Orbitera, pod potencjalny airdrop. Mógłbym to robić na ZK Sync, czy w ogóle gdzie tylko chcielibyście robić kwalifikację. No i na samym końcu te środki, na przykład sieci ZK Sync, wysyłam z powrotem na sieć Ethereum, czyli na tą bazową, na której mam tutaj te swoje środki. Zrobiłem sobie kwalifikacje, różne ruchy na tej sieci, więc biorę po prostu teraz te środki, klikam sobie wyślij i znowu wracam sobie na Binance'a, wchodzę sobie na Ethereum, klikam wpłata, kopiuję sobie adres do wpłaty i wysyłam te środki z powrotem na swoje konto na giełdzie Binance. Mam informację, jaką prowizję zapłacę, klikam dalej, potwierdzam i w tym momencie czekam te kilka minut czy kilkanaście minut, aż te środki z powrotem wrócą na moje konto na giełdzie Binance. My w tym czasie możemy zająć się kolejną rzeczą, czyli po prostu wylogowuję się z tego konta. Mogę wręcz zamknąć wszystkie zakładki związane z MetaMaskiem i to, co mogę zrobić dodatkowo, oczywiście zajmie mi to więcej czasu, mogę usunąć to rozszerzenie MetaMaska i po prostu pobrać MetaMaska jeszcze raz. Ja z tego nie będę korzystał. I teraz ja, korzystając z VPN-a, jak sobie sprawdzicie, mam jakiś określony adres IP, łączę się na przykład gdzieś w Portugalii. I teraz wchodzę sobie sprytnie na NordVPN, przełączam się na przykład na Włochy, automatycznie zmienia się mój adres IP i w tym momencie zaloguję się z powrotem na MetaMaska z innym kontem. Więc wchodzę w MetaMaska, klikam sobie zapomniałem hasła, wpisujemy sobie tutaj 12 fraz kolejnego konta, które posiadamy, czyli weźmy sobie na przykład z tego walletu numer 3, który robiliśmy na początku, wklejam sobie, wpisuję sobie hasło, klikam przywróć i jak widzicie, w tym momencie zalogowaliśmy się na osobne konto na MetaMasku, nie widać tutaj tego poprzedniego i o to nam tutaj chodziło, mamy tutaj zupełnie inny adres, zupełnie inną kopię zapasową i łączymy się za pomocą innego adresu IP, czyli już wykluczyliśmy kilka rzeczy, które mogą nas śledzić. I jak widzicie, teraz mamy na blockchainie informację, że z naszego adresu wysłaliśmy na jakiś inny adres te środki Ethereum. I teraz wracam sobie na naszego MetaMaska, kopiuję sobie adres do tego drugiego walletu, na który się zalogowaliśmy, wracam na swoje konto na Binance. Jak widzicie, dotarły te moje środki Ethereum. Oczywiście wszystko pomniejszone o prowizję, no ale jest to sposób, który kosztuje, ale być może wynagrodzi za to, że nie jesteśmy w stanie być do końca wykryci. I zobaczcie, środki bardzo szybko dotarły na moje kolejne konto na MetaMaska. Masku, oczywiście pomniejszone o prowizję, więc w tym momencie mam około 16 dolarów, ale liczymy te prowizje do tego sposobu. Jak wrócimy sobie na swój pierwszy Etherscan, gdzie sprawdzaliśmy, zobaczcie, odświeżymy sobie tutaj tą stronę, czy weszła jakaś dodatkowa transakcja, nie ma. Nie ma żadnej dodatkowej transakcji, czyli na blockchainie jakby wszystko w obrębie jednego konta na MetaMasku się tutaj zamknęło, a teraz zobaczcie, skopiujemy sobie adres z tego konta, wejdziemy sobie na Etherscan, ja oczywiście już przed chwilą wpisałem, więc wklejam sobie ten adres. I zobaczcie, mam tutaj jedną transakcję, czyli na ten adres przyszło z konta Binance, ale ciężko zweryfikować z jakiego adresu, na moje konto, więc już mam dwa odrębne konta, po pierwsze zabezpieczone tym, że na blockchainie niczego nie widać podejrzanego, chyba że dany projekt ma tak rozbudowaną infrastrukturę, że są w stanie dotrzeć do najmniejszych ułamków, do najmniejszych szczegółów. W porównaniu do poprzedniego konta mamy zmienione IP, bo korzystamy z VPN-a, no i tutaj na sieci nie zostawiliśmy za sobą żadnych działań wstecz, które można by było wykryć. Więc znowu wchodzimy sobie na platformę, na której chcemy skorzystać, z której chcemy podziałać, łączymy sobie swojego MetaMaska z tym nowym kontem z automatu. Klikamy sobie dalej, klikamy sobie połącz, znowu robimy sobie jakieś próbne transakcje, to co potrzebujemy zrobić, znowu wychodzimy z danej sieci z powrotem na sieć Ethereum, żebyśmy mieli te środki na MetaMasku i to co znowu na samym końcu robimy, klikamy sobie magiczny przycisk wyślij. Wklejamy sobie adres, na który chcemy wysłać, wpisujemy jaką ilość chcemy wysłać, patrzymy jaką mamy prowizję do zapłacenia, klikamy dalej i robimy znowu wszystko od nowa. I po raz kolejny kończymy działania na danym portfelu. I teraz mogę zrobić dokładnie na tej samej zasadzie na trzecim koncie, czyli się wylogowuję z tego konta, wchodzę sobie w swój notatnik, kopiuję sobie klucz prywatny kolejnego konta, klikam sobie forgot password, wpisuję sobie hasło i lecę dokładnie na tej samej zasadzie, na której wam pokazałem. Wcześniej mogłem sobie wyłączyć kartę incognito, wejść sobie na swojego VPN-a, zmienić sobie znowu lokalizację, na przykład na Francję, zmienić sobie adres IP, odświeżyć, zobaczyć, czy zmieniło mi adres IP, zmieniło. No i sobie działam po kolei w ten sam sposób. Jeżeli cokolwiek było dla was niejasne, zawsze możecie zapytać mnie w komentarzu pod tym wideo albo na mojej grupie na Telegramie. Jeżeli ktoś z was ma większą wiedzę i uważa, że ten sposób jednak nie jest trafiony,
trafiony, to również proszę Was o podzielenie się ze mną w komentarzu pod tym wideo. Z tego względu, że tak jak na samym początku wspomniałem, jest to mój jakiś tam autorski pomysł, ale podejrzewam, że pomysł, z którego korzysta naprawdę wiele osób. Wystarczy mieć podstawową wiedzę z zakresu krypto, czy w ogóle jak działa sieć blockchain na danej krypto i w jaki sposób możemy takie transakcje porobić. Jest to co prawda sposób troszkę dłuższy, być może na początku troszkę bardziej skomplikowany, ale uważam, że po kilku kliknięciach złapiecie od razu i przejdziecie dość automatycznie do takich automatycznych działań. Jest on obarczony dodatkowymi prowizjami, bo musimy z poziomu portfela MetaMask wysłać środki na Binance i potem z Binance na kolejny wallet, co wiąże się z dodatkowymi większymi prowizjami. W sumie około 15-20 zł musimy nadłożyć na takie wszystkie transakcje działania na jednym koncie. Dla niektórych to może być dużo, bo już w perspektywie na przykład tworzenia 10 kont to 200 zł więcej wydatku, czy tam 50 dolarów, zależy kto jak sobie przelicza. Ale przeliczając pod pewność, coś co daje nam większą pewność pod to, że możemy być pewniejsi o dany airdrop, że nie zostaniemy wykryci jako multikonta, tak zwane multikonta, no to ten sposób będzie działał. Ja osobiście muszę się przerzucić na ten sposób i wszystkie te działania, które już Wam pokazywałem, dla własnej pewności będę musiał powtórzyć dokładnie ten sposób, który Wam dzisiaj pokazałem. Pamiętajcie też, że nie jest nigdy wykluczone, że te działania, które widzieliście wcześniej na moim kanale, nie otrzymają danego airdropu, ile dany się pojawi. Bo być może dane projekty nie mają na tyle dużej infrastruktury, żeby śledzić te wszystkie transakcje i wykrywać tak zwane multikonta. Każdego przypadek będzie różny, ale z każdych stron dochodzą różne głosy, że podobne konta, multikonta z poprzednich filmików były banowane i nie otrzymywały danych airdropu, więc tutaj macie sposób, jak to wszystko sobie tutaj postarać się obejść. Do zobaczenia w kolejnym wideo, trzymajcie się, cześć!